Dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, kosmiczną inkwizycją, mimiczną banicją. Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games, moi drodzy. Kolejny poglądowy, analityczny materiał z gry Mass Effect Andromeda. Moi drodzy, tak jak obiecałem wam w poprzednim materiale tego typu, co odcinek będę wam prezentował różne aspekty gry, różne części składowe najnowszego dziecka od BioWare. I dzisiaj zaprezentuję wam eksplorację nomadem, model jazdy oraz jak pomaga, co nam daje użytkowanie tego pojazdu, terenowego łazika przywołującego na myśl stare dobre Mako. Oto i on, moi drodzy. Oto i on. A wykonamy to absolutnie wszystko w ramach pewnej misji dodatkowej. Porozmawiamy sobie również o całym spektrum, jakie daje gra w myśl ulepszania, odkrywania, wydobywania surowców, co one nam dają. I powiem wam na dzień dobry, tak, im dalej w las, tym bawimy się lepiej. Mimo sztampowego pod kątem fabularnym początku, dalej czujemy prawdziwą przygodę i pierwszy raz czuję się takim prawdziwym odkrywcą, tak? Tym pionierem, że faktycznie skanuję, odkrywam, dowiaduję się. Nie wszystko mam od razu podane na tacy. Bardzo fajna opcja. Nasz łazik to w żadnym wypadku nie jest tylko i wyłącznie środek transportu, jakby się mogło wydawać. Jest tu wmontowanych kilka bardzo fajnych niuansów. Aktualnie znajdujemy się na planecie Eos, którą badamy pod kątem, zasiedlenia. Jakby nie było, prawda? I teraz tak, mapka, przewijamy sobie temat. I tak, bo wiele osób boi się o FedExy. Czasem one są, ale nie takie typowe. Czasem trzeba się, powiedzmy, natrudzić. Ale na przykład teraz jesteśmy w środku misji dodatkowej, takiej troszeczkę zasłyszanej, gdzie ona miała swoje miejsce na głównej stacji, potem na innych poziomach miała swoją kontynuację, a teraz swoje zwieńczenie będzie miała na terenie wspomnianej planety. Także troszeczkę trzeba popytać, troszeczkę trzeba pobawić się skanerem, troszeczkę trzeba poeksplorować. Także to mnie cieszy. Tym bardziej, że twórcy od początku deklarowali motyw, że będą sugerować się polskim rodzimym Wiedźminem. Inna sprawa to jest taka, jeśli chcecie sobie przyklimacić zabawę w Andromedę, koniecznie zobaczcie sobie film Pasażerowie. Film Pasażerowie, bo w pewnych momentach nie wiem, kto od kogo rżnął na tej zasadzie. Ale to taki niuansik z mojej strony. Graficznie jest mega urzekająca. Pustynna, taka troszeczkę postapokaliptyczna planeta, która zmaga się z przeogromnym promieniowaniem. Wygląda pysznie. I teraz tak. Jeśli chodzi o nomada. Model jazdy bardzo fajny. Bardzo fajnie działają te koła i tak dalej. Mamy klasyczne przyspieszenie w tym wszystkim, a także podskok, który umożliwia nam pokonywanie różnych przeszkód, a także rozwalanie przeciwników poniżej. Inna sprawa to jest taka, że na przykład jeśli mamy mega podgórkę, aktywujemy wszystkie koła, tak, pod kątem mocniejszej przyczepności. Inna sprawa to jest taka, o tym sobie powiemy w następnym odcinku, ale zwróćcie uwagę, jak oni fantastycznie połączyli każdy aspekt eksploracji planet z jedynki, dwójki, trójki. Tutaj na przykład jeśli najedziemy na jakiś teren, on na mapie jest oznaczony symbolem takiego kruszcu. Ja jestem oczywiście dalej, jeśli chodzi o grę, ale w każdym razie odpalamy sobie komputer górniczy, jeździmy sobie i patrzymy, gdzie jest jakieś lepsze stężenie surowców. Z trójki wypuszczaliśmy sondy na planety, a tutaj wypuszczamy za pomocą R sondę górniczą. I temat z głowy, jeśli chodzi o pozyskiwanie surowców w ten sposób. Oczywiście tworzymy to, zdobywamy je również drogą manualną, gdzie na szczęście nie ma żadnej animacji, czyli nie jest to jakoś super mega nużące. Ale okej.
wysiadamy. I tak, mamy nadajnik u góry, jak widzimy, i on nas prowadzi mniej więcej w kierunku, gdzie coś się znajduje. Analizujemy, zdobywamy dane badawcze. Teraz już się dowiedziałem, po co one są nam potrzebne, ale o tym pod koniec odcinka. Karkins. Pathfinder, there is an armor piece very deep, a leg bracer. Scan into its tissue and bone fragments. DNA identified as Chief Reynolds. Indications suggest his body was torn to pieces. So the chief became Karkin food. Circle of life can be gruesome. The remaining armor will be scattered, or perhaps brought to a nest. The chest piece and his omni-tool may explain his death. Then we keep searching and scanning. I to mi się podoba, bo takie detektywistyczne podejście do tematu dzięki korzystaniu właśnie z tego skanera. No dowiadujemy się o wielu różnych rzeczach, które miały miejsce na przykład w opuszczonej albo wybitej jakiejś wiosce na terenie jakiegoś posterunku. Mega fajna sprawa. To jest gra totalna, to jest gra przepotężna. Tu jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ale faktycznie jest taki efekt, że ma to coś z inkwizycji. Ja się w inkwizycji bawiłem świetnie, no ale jestem eksplorator. Ja muszę zajrzeć pod każdy kamień, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wiem, że to, co znajdę pod tym kamieniem, faktycznie mi się przyda, że to nie jest takie zbieranie złomu dla złomu, jak na przykład w Mad Maxie. Nie, tutaj każda jednostka jakiegoś surowca się przydaje, ale o tym, tak jak powiedziałem, pod koniec materiału. Pathfinder. The scanners picked up Chief Reynolds' chest piece, confirming single shot. Generalnie nie spoilerując, specjalnie badamy okoliczności morderstwa wysoko postawionego wojskowego. No i wszystko wskazuje na to, że był to jego podkomendny. Ale czy tak było naprawdę? No właśnie nie wiadomo. O co chodzi? Jak do tego doszło? Cholera wie. Dobra, powalczmy sobie troszeczkę. Możemy zawisnąć w powietrzu i prowadzić atak z góry. No i pięknie. Właśnie przez to, że unikamy, skaczemy, napieprzamy z omniklucza. Oczywiście mnóstwo różnych umiejętności, plus te oczywiście klasyczne. Tu może lepiej to zaprezentuję. Tak, i w powietrzu jesteśmy w stanie zawisnąć na chwilę i prowadzić ogień. No takie pierdołki, niuanse, ale to jest bardzo fajna sprawa. Różne dyski, terminale rozbudowują naszą wiedzę o świecie, o planecie, którą aktualnie badamy, eksplorujemy. This researcher may have left data pads at other remnant sites as well. Oh. Picking up additional armor scraps. I believe it's a trail leading to a cave nearby. Could be where the nest is located. Temat zaczął się gdzieś tam na stacji, potem na statku, teraz na planecie. Skanujemy, badamy, teraz gdzieś finał będzie w jaskini. A walnijmy tym. Nie. Ej, no zostawilibyście coś dla mnie, Eno, elo. Automatycznie aktywuje nam się latarka w tym momencie. No ma to swój klimat, gdy na przykład badamy jakieś takie, no troszeczkę creepy miejsca.
Dobra. O, tu coś się znajduje. Confirming initiative equipment, including Omni tool assigned to security chief Hiram Reynolds. If you power it up, I can exhume its data. Na przykład też za pomocą takiej troszeczkę sensorycznej echolokacji w opuszczonym obiekcie, jakby zintegrowany z naszym umysłem, zintegrowana z naszym umysłem sztuczna inteligencja, no pomaga nam analizować wiele rzeczy. To jest fajna sprawa. Nie będę się zagłębiał, bo bym znów zaspoilerował. Ale kilka patentów jest bardzo intrygujących, bardzo fajnych. W pewnym momencie coś dzieje się z naszym bohaterem. Dochodzimy do tego, co się stało, jaka w tym wszystkim rola naszego ojca, o co chodzi z tą sztuczną inteligencją. Niby kolonizujemy, szukamy nowego miejsca dla ludzkości. Nie jest to takie proste. Kto tak naprawdę jest obcym? Kto atakuje planetę? Może to my jesteśmy tym złym? Nie ma tragedii, nie ma tragedii, ale w każdym momencie boli mnie troszeczkę wyraźny spadek charyzmy tej właśnie mimiki względem poprzednich części. Nie potrafi się jakoś przyzwyczaić do ryja mojego bohatera, jak i do tych wszystkich postaci. Nawet Turianie czy Kroganie coś jest z nimi nie tak, no. Son of a bitch. Confirming. Voice identified as suspect, Nilkin. So he did not kill the chief. But he meant to. Need another chat with him. No. I temat kończymy jeszcze na stacji. Także fajna sprawa w tym wszystkim. Także tak jak mówię, Mako mega fajnie się przydaje. Fajnie, przyjemnie się po prostu tym prowadzi. Ułatwia nam to wiele różnych kwestii. Łącznie z tym, iż tutaj systemy podtrzymywania życia są bardziej zaawansowane niż te, które posiada nasz skafander. Dlatego jeśli teren jest silnie napromieniowany, skażony, możemy wejść na jego teren za pomocą tego pojazdu bez specjalnego szczerbku na zdrowiu. Plus bardzo fajnie rozwiązano tutaj niewidzialne ściany. Tam po prostu jest teren całkowicie nie do przejścia pod tym kątem, że nawet pancerz nomada nam się pali. Także całkiem fajnie to rozwiązali. Inna sprawa jest taka, że tak jak mówię, tutaj są zagadki bardzo fajne, różne łamigłówki logiczne na zasadzie takiej hakerskiej minigierki, którą możemy szybko obejść za pomocą specjalnego klucza. Mieliśmy to w poprzednich częściach. Ale puszczenie pewnych takich promieni, co daje nam włas do krypty na samym jeziorze, skanowanie powiedzmy trupów ludzi i dowiadywanie się, co się z nimi stało, przecież my jesteśmy pierwsi, a tu już ktoś był przed nami, jak to? To jest mnóstwo tajemnic, ale relatywnie szybko otrzymujemy na nie odpowiedzi. Także to jest całkiem w porządku. Ale dobrze, przejdźmy sobie teraz. Ja jestem ciekaw, czy ja to mogę zrobić tutaj z poziomu tej pierwszej lokacji. Mam taką cichą nadzieję. Szybka podróż. Co pewien czas na terenie danej mapy stawiamy, powiedzmy, takie specjalne kapsuły, które jednocześnie pełnią formę checkpointu, plus dają nam dostęp oczywiście do naszego warsztatu pod kątem doboru uzbrojenia, jak i uzupełnia oczywiście amunicje specjalne, takie ogniwa specjalne do używania naszych umiejętności. Bo mniej więcej tak to działa. I teraz tak, tego trochę będzie. Ale będę miał to z głowy, aby będziecie mieli, powiedzmy, pogląd na sytuację. Tak, o walce, biotyce, technologii mówiliśmy w odniesieniu naszej postaci ostatnio. Podobnie jeśli chodzi o naszą drużynę. Tu wpływamy na umiejętności, ale nie na opancerzenie, uzbrojenie. Jeśli chodzi o naszą postać, wpływamy na wszystko. Ale to nie wszystko. Albowiem mamy jeszcze coś takiego jak profile. I w zależności od tego, ile punktów damy na przykład w jedną rangę,
w jedno szkolenie, bądź w dwa szkolenia, bądź w trzy szkolenia, odpowiednio otrzymujemy specjalne premie. Na przykład, mam już 12 w żołnierzu, dostałem w tym momencie rangę pierwszą i specjalne boosty, które możecie sobie przeczytać tutaj. Z kolei, jeśli będę miał rangę drugą, to wszystko się ulepszy. Ale patrzcie, jako lepszy sobie miotacz ognia w ramach oczywiście inżyniera, w ramach technologii, przepraszam, to będę miał powiedzmy ten profil inżyniera, który daje mi inne plusy. Na przykład odkrywca, to jeśli dam po dwa w każde drzewko, to zdobędę to. To przypomina mi troszeczkę takie karty z Age of Reckoning. Nie wiem, czy pamiętacie z takiej gry. Tutaj działa to na bardzo podobnej zasadzie, czyli taki dodatkowy zestaw boostów, tak? Hybrydujemy, mamy dodatkowe profity. Skupiamy się na jednym, mamy dodatkowe profity. W ramach pewnej deklaracji, jeśli chodzi o profile naszego pioniera. I to jest mega sympatyczna sprawa. Także to tyle, jeśli chodzi o system rozwoju naszej postaci. Teraz tak, może warsztat po kolei, bo tego jest w chuj! Wyposażenie, tak? Możemy odblokować sobie kolejne sloty, wiadomo o co chodzi. Modyfikacje, nie muszę chyba tłumaczyć o co chodzi. Luneta, szkielet, ciężki magazynek, te sprawy. Puste. Pistolety, karabiny, snajperskie strzelby. Generalnie mamy te cztery podstawowe jakby sektory. Pistolety, normalne pistolety maszynowe wchodzą w skład pistoletów, snajperskie strzelby specjalne, karabiny szturmowe. Tak, Omni klucz też możemy go modyfikować, też są zmienne, powiedzmy, jakby odpowiedniki tego wszystkiego. Opancerzenie również możemy tworzyć, możemy modyfikować, a także możemy powiedzmy nazywać, malować nasze przedmioty. Modyfikacje nomada, to co mówiłem, też możemy go malować, też możemy wpływać na jego poziom tarcz, przyspieszenie, opancerzenie, siłę skoku i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, tak, ja bym chciał tutaj pod kątem badań uzyskać dostęp, to byłoby fajnie. Czy jesteśmy zmuszeni ogarnąć to sobie na przykładzie chyba statku. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, czyli mieliśmy mniej więcej, jak wygląda eksploracja, jak wygląda powiedzmy system tych zadań dodatkowych, opcjonalnych, zasłyszanych, alternatywnych, a także system naszego rozwoju naszej postaci w takim, powiedzmy, szerszym spektrum. Jeśli chodzi o następny materiał, to w tym momencie pokażę Wam Tempesta, odpowiednik Normandii, a także co się na nim znajduje, z pięknym widokiem na planety. Pokażę Wam oczywiście system budowania, tworzenia, przeprowadzania badań, przeprowadzania zwiadów, misji uderzeniowych, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo, a także jak zrealizowano badanie, skanowanie planet, jeśli chodzi o galaktyki, gromady i tak dalej. Nie chciałem Wam za bardzo mieszać w głowach, nie chciałem wszystkiego upychać w jednym odcinku. Tak jak mówię, poznaję, analizuję, kategoryzuję i potem się z Wami tym wszystkim dzielę. Bez spoilerów, obiektywnie, na rzetelnie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobają Wam się moje materiały z Mass Effecta. Mile widziana również subskrypcja, serdeczna tarcza. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hejas!